Jak leciałaś do Rzymu, to czułaś pismo nosem, że będą zaręczyny? Nie. nie czułam. Co prawda było to dla nas wyjątkowe, ponieważ to była nasza rocznica, więc ten i moje urodziny w dodatku. Więc jakby nie było, to był wyjątkowy wyjazd, ale no nie przypuszczałam, że aż do takiego stopnia. No i jak zareagowałaś? Łzy? No to było ogromne wzruszenie na pewno, ale ja bardziej jestem taka, że raczej łzy przejawiam śmiechem. Mhm. I raczej to była taka radość, śmiech, zadowolenie. Cóż, no słuchaj, no od tego się zaczyna, a co będzie dalej, no to zobaczymy. Ja nie chcę snuć tutaj jakiejś, nie wiem, historii, że ojej, już, nie wiem, szukam sukienki na ślub cywilny, przepraszam, że już, nie wiem, szukam pleneru do tego ślubu, już mam listę gości i tak dalej. Nie, co ma być, to będzie. Ja już nauczyłam się, że chyba lepiej żyć z dnia na dzień i w zgodzie przede wszystkim, niż planować coś, co potem gdzieś tam runie totalnie z gruzem. Także. A machniesz naszym widzom tak tym pierścionkiem? Akurat nie mogę machnąć. Muszę się nie mam. Nie, muszę się przyznać, że jestem tuż po kontuzji. Jeszcze do końca nie mogę zginać palców. Wyjęłam je z szyn na potrzeby programu. Bo po prostu no, tak przyrąbałam w szafkę. Jestem taką osobą ekspresyjną, że jak coś opowiadam i no, nie zauważyłam i machnęłam, wybiłam sobie dwie kostki i musieli mi rozcinać pierścionki, w tym zaręczynowe. Także przykro mi bardzo, następnym razem na pewno wróci na swoje miejsce. Czyli musi kupić kolejne, tak? Nie, no da się go uratować. Tutaj akurat mam kolegę złotnika, który jest złotorączką i wszystko tak zlepi, że nie będzie nic widać. A najwyżej uklęknie, jeszcze raz mi go włoży, żeby było, że zlepiony też by już złożony przez niego.